Zatem o pół punktu przegrywa rywalizację z Marcinem Bartetą. Polak jest nadal na miejscu drugim, a prowadzi Michel Neumayer, który przypomnijmy w drugiej serii skoczył jak na razie najdalej 125 metrów. No i pozostało nam już tylko 13 zawodników. Pierwszym z nich jest jadący już po rozbiegu Rosjanin Dmitrij Wasiliew. Wystarczony blisko 28-letni skoczek z Ufy. Ponad 94 km na godzinę na progu, ale także nie przełożyło się to na odległość. Miał problemy tutaj Wasiliew w tej drugiej próbie z doskoczeniem do punktu K, no a przypomnijmy, że w tych korzystniejszych warunkach termicznych w serii pierwszej, w tej ciszy na Wielkiej Krokwi uzyskał aż 130,5 metra, teraz ponad 13 metrów krócej, tylko 117 i Dmitrij Wasiliew także nie wyprzedzi Marcina Wachlet. Tak jest, dopiero na ósmej pozycji na tym etapie rywalizacji Michel Neumayer przed Marcinem Wachletą, trzeci Martin Schmidt, Maciej Kot na razie piąty, a